podobno startował w wyborach mistera. Mm-hmm. Mógłby być moim misterem. Macie? O kurde, no, jest to Tamara? No, myślę, co? A co to za gość? Jakiś model. Jest niezły ciacho. Ej, nie, spokojnie. Facet jest zajęty, tak? To moim zdaniem pasują do siebie z Tamarą. No tak, tylko jest mały problem, bo Tamara to ma już męża. Ona chyba nie widzi problemu. Oj, nie widzi. Jeszcze raz tam co. Czeka. Przepraszam bardzo, czy ktoś tu w ogóle pracuje? No bo skoro nie macie nic do roboty, no to może powinniśmy pomyśleć nad zmianami, które proponuje Sylwia, na przykład zwolnienia? Dobra. A grupowe najlepiej? Spokojnie, to nie jest zabawne, dziewczyny. Wracajcie do gabinetu. Albo może poobcinać wam pensję, skoro macie za duże? Weź, uspokój się! Nie było żadnych pacjentów. Co z tobą się dzieje? Co się tak rzucasz? Powaliło cię? A ty mógłbyś się nie odzywać? Ja nie będę tolerował takiego zachowania w klinice. Ale nerwowy. Nie przesadzasz czasem? Nie wiem, co ci się dzieje, ale już któryś raz wrzeszczysz na dziewczyny nie wiadomo za co. Chyba zapominasz, że to już nie twój biznes. Sorry, stary, ale formalnie jestem jeszcze tutaj szefem. Na szczęście już niedługo. Naprawdę, aż tak cię to cieszy. O co wam poszło? Kuba razem z personelem w bardzo niefajny sposób komentowali zdjęcie Tamary. No i musiałem zareagować. Jakie zdjęcie? Nie wiem, o czym mówisz. W sieci pojawiło się takie zdjęcie. Aha. Tamara z kolegą pocałowali się. Niby nic takiego, ale robi się wokół tego jakiś niezdrowy szum. Nie wiedziałem, stary. No chyba za bardzo się wkurzyłem. Wszystko okej? Okay? Ze mną i z moją żoną? Tak, wszystko super. Tylko to głupie zdjęcie. Może chcesz o tym pogadać? Możemy skoczyć na drinka. No ale po co chcesz o tym gadać? Przecież mówię, że wszystko w porządku. Spoko, no, zaproponowałem tylko. Kończę na dziś. Cześć. Cześć.